Kochani, witam Was bardzo serdecznie, tak, no ale zakręcona pozytywnie. Co ta osoba, o której myślicie, która macie w sercu na myśli, o Was myśli w tej chwili? Jak zwykle, słuchajcie, jak zwykle, kochani, no... mieszane uczucia. Co ona o Was myśli? Znowu to samo, zobaczcie. Uparta jest ta osoba, powiem Wam szczerze. Na pewno. O której myślicie. Zresztą też czasami jestem uparta, także... nie dziwię się. To powiemy sobie tego wisielca, słuchajcie, do góry nogami. Będzie nam łatwiej. No co? Myśli. Co ta osoba myśli? Jest na pewno na Was zła. Tak jak tu określa. Myśli, że po prostu ta relacja nie ma sensu. Chociaż zależy tej osobie na Was. Bardzo mocno żywi do Was jakieś uczucia. Kocha Was. Zauroczyła się po prostu Wami. Ale no tak jak powiedziałam, uczucia są mieszane. Czyli na przykład... mogliście coś, nie wiem, powiedzieć tej osobie, dać jej nadzieję, nie dać jej nadziei, ta osoba miała mętlik lub ma mętlik, no i po prostu się wycofała. Tak? Co myśli? Ona nie wie dokładnie, co myśli, z tego względu, że po prostu ma tak zwane mętlik, klapki. Tu jej zależy, tu chce się wycofać. Tu chce zrobić jakiś ruch, ale po prostu boi się, że tę osobę odrzucicie, czy coś takiego po prostu, tak? Zaraz sobie to powiemy zresztą jeszcze. I po prostu ucieka w pracę ta osoba. Nie w najfajniejsze jest to, że nie widzę tu, żeby uciekała po prostu do innej osoby, tylko po prostu ucieka w pracę, w pasję, w hobby, w rodzinę, w przyjaciół. Imprezować nie imprezuje. Ale słuchajcie, kochani, widzę tutaj przy Was, ogólnie, koło Was, bardzo poważną, odpowiedzialną, dojrzałą osobę, także wiecie, wy na pewno wiecie o tej osobie, jeśli myślicie, macie ją na myśli, to wiecie, o kim mowa. Ja Wam tutaj go akurat nie mogę przypowiedzieć, o kim tu jest mowa. No uczucia są, słuchajcie, do Was, w kierunku Was. Zamiary też są bardzo dobre. Jedynie co to jest wycofanie. Obawa, że po prostu coś Wam nie wyjdzie, obawa malutka po prostu, że odrzucicie tę osobę, że ją wyśmiejecie, ale uczucia są, tak? No i jest dużo złości, żalu, tak? Pretensji. Mogliście po prostu zranić słowami tę osobę, ta osoba po prostu chciała Wam wygarnąć, ale po prostu stwierdziła, że to jest bez sensu i oleje Was. Także trzymajcie się, pa, pa.